Dobra, załóżmy, że teraz działa tak jak powinno. Co prawda ten dźwięk jest taki mało zbalansowany, ale powiedzmy, że działa. Welcome to the tutorial area. Go talk to the baron to start learning game mechanics. Okej. Więc idziemy do barona. Mam nadzieję, że to jest baron. Bo nikogo innego tutaj nie ma. No jeszcze ten chłop, ale ten na barona nie wygląda. Halo, jesteś baron? Nie, to jest shopkeeper. Powiem wam, że ta czcionka to taka trochę mało czytelna, no ale dobra. Baron, continue. Hello, this is testing area. Where you will study the basics. Let's go to the table with materials and tools. Continue. Yes, sir. Can you repeat what need to be done? Okej. Okay. Idziemy teraz do stołu, gdzie są materiały i narzędzia. Tutaj mamy drewno, tutaj mamy węgiel, a tutaj co mamy? Heat 0, quality 100, iron ignot to pick up. Tutaj mamy pincer, wygląda jak hammer, pincer, hammer i co? Handle small. Dobra. Pick up hammer, pincer and some materials. Sure baron. Dobra, pincer, hammer. Aha, to chyba trzeba tak zrobić, dobra. Ja jestem mądry, sam na to wpadłem. Okej. Okay. Co tam dalej? Matko jedyna, naprawdę ten mod będzie to tak napierdzielał w jednym momencie wszystko? Trzeba to jakoś rozdzielić. No już mam. Aha, jeszcze muszę chwilę. Jeszcze muszę 5 koalów i 5 woodsów. Byk, 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 byk. Mamy? Byk, 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 mamy. I pogadaj. Did you get everything? Yes, I did. Just a second. Dobra, yes, I did. Then follow me to the furnace. Yes, sir. Please wait for me. Need a second. Can you repeat? Okay. Czy ja mogę biegać? Mogę. Czy to tutaj? Baron, on my way. Rozgrzej forge do 1600 stopni. Wrzuć węgiel i drewno do pieca. Bellows, next to the forge. If you encounter any problem, do not hesitate to use help book by pressing H. Hey. Ok. Czyli co mamy? Tu jest furnance. Fuel. Jak my to mamy zrobić? Drop item. To start working with metal, you need to get a good temperature. Put coal, put to i put to. Dobrze. Q? O nie! Wrzuciłem młotek. Nie zależy mi na wyrzuceniu młotku. Open inventory. Aha, i teraz mogę co? Pyk, pyk i pyk. Aha, mam 5 wrzucić, okej. Okay. Ale jak zaliczyło, jak jeszcze tego nie wrzuciłem? Mordo. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, wrzuciłem to i wrzuciłem to. I co teraz? Co, mam to nacisnąć? A ogień? Ty stary, to ogień tworzy. Mordu. Jaka sprytna maszyna. Jaka jest temperatura? Łopanie, ja szybko rozgrzałem do 1675 stopni. Dobra. Go talk to baron. Halo baron. Remember to some ten ten if you didn't. Take the sword form from the table and go with workbench to choose which blade you want to craft. Okej. Okay. Dobra, start melting the iron with crucible. Bym jeszcze wiedział, co to jest crucible. To byłoby superancko. Put iron ignot into crucible, put crucible into furnace. Dobra, czyli mamy wziąć to, z tego co widzę, i wrzucić to do czegoś. Nie wiem, co to jest crucible, nie mam bladego pojęcia nawet, czym to by mogłoby być. O, tu są crucible. Aha. Aha. Aha, jest crucible. Czyli do jednego crucible'a wkłada się jednego irona.
Teraz put iron, put crucible into furnace. Dobra. Place item. Ty, zagotujemy ten, żelazną zupę. Get iron melted. Place sword form on workbench, choose blade. Dobra. Czyli co, takie sobie bierzemy. I musimy iść do workbencha. Tam jest workbench. Biegać się nie da. Hej, Tager. Elo, elo 320. Mamy bencha, workbencha. Kładziemy place item. F to interact. Open. Kurde. Mordo, mogę robić blade. Jakie blade'a robimy? Chopper, Orgbane, Leaf, Thunderbolt. Albo takiego Leafa. Albo Orgbane'a, albo Choppera. Ty dobra, to ja takiego... Nie, który to był taki fajny? Orgbane, o to fajnie wygląda, 24 cale. O, to prawie tyle co ja. I co teraz? Confirm. Okej. Okay. Place sword form on choose blade. Okej, okay, zrobiłem to. Interact. Now you need to fill the mold with some liquid metal. Put the crucible in the rim by the wall. Remember that you can only do it when it's blazing hot. Okej. Okay. Chwila. Put a sword form into its place. Aha, tutaj mam położyć, tak? No dobrze. I tu jest taki lejeczek. Melting Rim. Aha, i czekaj, to teraz pewnie mam zrobić tak. I wybieram jedynkę. Albo nie wybieram. Pick up. A, czyli idę z garkiem O kurde, bo to ten, chłodnieje. Co tutaj trzeba zrobić? Q. A jak to się robi? Halo, mordo. Interact. F. Aha, leje się. Powiem wam, że moje umiejętności lania nie są największe. Dobra. To tylko 40% mi wyjdzie quality, bo reszta metalu się poszła gdzieś ten, kopać. Kopać w dupę. I gdzie ja sobie to mam teraz zrobić? Now you need to break the mold and break the blade with the pincers. Right after you do it, go to the anvil and start forming it with a hammer. Okay. Break the mold and then... Okay, spoko. Put the in the workbench. Chwila, workbench to tutaj, tak? Place item. Destroy the form and pick the up finished blade. Mogę to zrobić młotkiem? Może tak mam. Aha, to mam ten hold lewy. Ło, ale wypadło. Czy będzie dzisiaj wiesiek? Nie planuję. Żeby dzisiaj zagrać piratami, trzeba mieć bonus do ustawki. Nie, piratami możesz grać normalnie. Orgblade, you need to pick up. Dobra, mam pick up. I sobie wziąłem to. Teraz idę położyć to na anvila. Anvil, place item. Ok. I teraz co? Go talk to Baron. As soon as you are done, cool in the barrel. Leave it at workbench, then and get the rest of the blade. Dobra, czyli co mam? Forge the blade on the anvil, tak? No jak to się robi? A ja nie chcę go podnosić. O, anvil interact. Aha, czyli tutaj sobie tak stukam, tak?
Hit the red dots to forge steel. Mhm. Teraz potrzebuję tego, żeby to podnieść i wrzucić tutaj pewnie do wody. To najlepsza kurwa animacja ever, jaką widziałem. Idziemy położyć ją na workbenchu. Boom. Blade Orc. You need to place all components to start assembling. Okay. Now go to the table and take extra ignot. Put in the furnace and take it when it looks hot enough. Dobra. Take a handle from table. Heat up the iron ignot in the furnace. Dobra, czyli bierzemy takiego i go do furnanca na chwilę. To chyba musimy rozpalić, jak się tak wydaje. Siemaneczko, wiadomo czy coś wypada z ustawki w związku z piratami. Jak to wypada? W sensie postać czy co? Aha, bo to nie ma paliwa. Place iron ignot on the anvil and shape it. Choose pommel and guard, then forge it. Ale chwilę, czy ja mam to tak wrzucić po prostu tutaj? Nie jestem do końca pewien. I... aha, bo tutaj mam to. Dobra, więc idziemy zrobić tak. Bierzemy loga. Bierzemy tu, wrzucamy loga. Bierzemy koal, wrzucamy tu koal, idziemy to rozpalić wszystko. O, już 1000 stopni, kurde, patrzcie jak szybko. Content, 13%. Czy to jest wystarczająco rozpalone? Nie wiem do ilu mam to rozpalić. A jeszcze się rozpala. No bo chyba trzech bohaterów mają dodać. Tak, tak, ale teraz będzie tak, że część bohaterów po prostu nie będzie grała. Obejrzyj sobie mój film na YouTubie, już jest wrzucony. I tam jest wytłumaczone jak to działa. W skrócie to tak, że na początku gry jedna frakcja wypada i wszyscy bohaterowie związani z tą frakcją wypadają. Po prostu. Ja to chyba mam rozgrzać do stówy, nie? Hit up iron ignot in the furnace, place iron ignot on the anvil and shape it. Okay. No, burn baby, burn. Quality 100%. Dobra, jeszcze. O, rozgrzałem, a to jeszcze, jeszcze podgrzejemy trochę. Okej. O, super. Fatal error wyskoczył. No nie wierzę, no nie wykułem miecza. Nie wykułem miecza. O nie, o nie. Ty, mogę zrobić tak. Co to jest? Czy ja mogę z tym coś zrobić? No nie bardzo. O nie, znowu. Jaki kowal, taki error. Ty no, kowal zajebisty, no to error chyba też. Ale error nie był zajebisty. Co, muszę to od nowa wszystko klepać? Ty no mordo, już mi się nie chce. No dobra, no zróbmy to jeszcze raz. Teraz wiemy co trzeba zrobić. Czyli co, bierzemy tutaj węgielek. Mogę w sumie cały wziąć, co się będę ograniczał. Pyk, 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 pyk. Tutaj też wszystko podwędzimy. To też. A co? Mogę, mogę. To bierę. Okej. A, dobra, to już zrobiłem. Dobra, follow the baron, tak? Put 5 tego, put 5 tamtego.
Mamy 5 tego. Mamy 5 tamtego. Get temperaturę. No, temperaturę się szybko robi, więc zaraz się zrobi. Idziemy po garnek na zupę żelazną. Stawiamy garnek. O, trochę drewna wypadło. Ale spoko, gra nie zauważyła. Dobra, czyli 3 takie dmuchnięcia i mamy 1600. Dobra, jest 1600. Gra gitara. Get iron melted. Czyli co tutaj musimy? Put ironę do tego. Pick up, insert item, boom. No i rozgrzewamy. Get iron melted. Put sword form on workbench, choose blade. Idziemy po to. Pick up, bierzemy takie pudełeczko. Kładziemy, interakcik, otwieramy i wybieramy sobie, aha, bo tu jeszcze mogę jakieś toolsy robić. A jeszcze nie, available. Ty, a teraz jakoś inaczej wygląda, wcześniej chyba było to inaczej porobione. Dobra, w każdym razie tego orka chcemy. Teraz mamy położyć tutaj to. Nasza zupa metalowa. O nie. Czy nasza zupa metalowa się ten nagrzała dobrze? Nagrzała. Teraz kładziemy to tutaj. I następnie interak. O nie, chwilę. Kładziemy to tutaj. Interak robimy. No i dobrze, quality 88%. Perfekto. Put the sword, coś tam. A nie, przepraszam, to nie tutaj. To tutaj, to kładziemy. Interakcik otwieramy. Trzymamy, bum! Wyskoczył nam miecz. Potrzebujemy mieć takie, żeby to podnieść. Put the blade on the anvil. Ty mordo. No mam to przecież, czemu ja tego nie mogę podnieść? A pick up. Nie pick up. No mam przecież te pincery całe w łapie. A może nie mam, bo mam w sumie ten. Ale nie, no mam. Interact. Pick up. Put the blade on the anvil. A to mam blade położyć. What? A, tu jest. Dobra, mamy blade'a. Okej. Okay. Gitara. Gitara gra, placujemy item, robimy interakta i pyk, pięknie, pyk, pięknie, pyk, pięknie, pięknie, pięknie. Swoją drogą wygląda to tak samo jak wcześniej, dokładnie ten miecz. Teraz to bierzemy i wkładamy to do wody, tak? Tak. O, witam, siema. Kiedy zacząłeś streamy w ogóle? A nie, 10 minut temu? No, z 20. Leave. Go talk to Baron. Put the blade on the workbench. Interact. Dobra, położyłem. Mamy pogadać z typem. Panie baronie, co tam u pana? Okej. Okay. Heat up the iron ingot in the furnace. Place iron on the anvil and shape it. Aha, na tym nas ostatnio wydupiło w kosmos.
Okej. Rozgrzejemy sobie. Piecyk. Tutaj proszę bardzo to. I drop item. Dobra, i nagrzewamy. Nagrzewamy, żeby nam się rozgrzało. Pick up with pincers. Mamy teraz to rozgrzać, położyć na kowadle i shape'ować. Choose pummel and guard, then forge it. Ciekawe. No już rozgrzejmy to do 100%. Pick up. I teraz pytanie, czy wywali mi znowu grę? Nie wywaliło. Interact. Chyba muszę jeszcze coś po drodze zrobić. Iron ingot. Choose pummel and guard then forge it. Ale gdzie mam to czusnąć? A tu. Dobra, to może weźmiemy se takie... Jakieś takie... Na przykład takie. A widzicie. Guard added to your inventory. A i teraz robimy coś tam innego. Click on the pommel as fast as you can to make a hole. No dobra. Put the pommel on workbench, put the guard on the workbench. Dobra, czyli mamy... chwilę... takie... takie, okej. Take a handle and put it on the workbench. Ale problem jest taki, że ja nie mam handle. Że gdzieś tu leży. Handles and sword parts, okej. Czy wiesz, o której godzinie aktualizacja w Hearthstone'ie? O 7. Dobra, co my tutaj mamy? No mamy takie na przykład. Dobra, nie wiem, które będzie dobre, to wezmę wszystkie. Jakieś talony. Dawaj wszystko. Jak za darmo to biorę. Ale się do czegoś przyda. Dobra, medium. To takie położę. Kurde, nie wiem, które było moje. Moje były jakieś tak, no takie, no. Assembly. Blade. Guard. Handle. No i na końcu pomel. Kapitanie Planeto, przyzywam cię. Sword added to inventory. Right after that you can go to the engraven table and choose whatever type of decoration you like. Okej.
Engraving table. Lazy tem. Choose any engraving. Interact. Blade na przykład. Aha, możemy sobie takie zrobić. No dobra, zrobimy tak. Right. 739 nowych widzów od Bonkol. Siema mordeczki, mniej niż 3. Siemano, dzień dobry, witam. Właśnie trafiliście na moment, kiedy wykułem swój miecz. Tylko nie wiem, jak go pokazać. No nie mam pojęcia. Ty, tu jest drzewko talentów jeszcze. Dobre, no siema. No dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Małych Dawidków i dużego Dawidka. Co tam, ziomeczki? Yes, sir. Put the sword on the grinding wheel. Ty! Fully polish a sword. Ja jeszcze mogę sobie to wypolerować. Chcecie zacząć polerowanie miecza? Opowiedz, w co grasz? Gram w grę, w której jesteś... tym... kowalem? Chyba kowalem. W sensie, wykuwasz miecze. Przynajmniej tak mi się wydaje. Znaczy nie, no na pewno. Ale ogólnie symulator... Symulator kowala chyba. Left, right, shape. Ty co znaczy? Aha. A co znaczy A i D? Aha, bo ja tutaj mam jakąś zabawkę, tak? To jest właśnie moment, w którym po wykuciu swojego miecza go poleruję. Albo ostrze. Nie no, w sumie ostrze bardziej. I to już go naostrzyłem? Tylko tak szczerze powiedziawszy, to trochę... Mogę go zabrać w sumie? Orcbane Medium, quality 85%. To chyba nie jest to najlepszy miecz. Tylko tak szczerze powiedziawszy, ten symulator taki... Ale zobaczymy, bo to dopiero jakieś demo. Natomiast na chwilę obecną, no nie wygląda to wciągająco. Put the sword on the rack, come back to the baron for payment. Dobra, gdzie jest rack? Okej, tu jest jakiś... Place item. No, to jest mój pierwszy miecz, jaki wykułem w tej grze. Da się zrobić zooma? Nie da się, oczywiście. O, zobaczcie, jaki ładny. Tylko bladego pojęcia nie wiem, dlaczego jest fioletowy. A, to się wytnie. Idziemy zobaczyć, co mi powie baron. O, dostałem 300 golda. Here comes the end of the basic tutorial. You can go to... go have some fun around. Here we're waiting for the early access version. Or go and play prologue for the story mode. Aha, okej. No nie wiem, znaczy nie wygląda to jakoś turbo zachęcająco, tak szczerze powiedziawszy. Dosyć wtórnie to wygląda, ale może ta fabuła jest faktycznie fajniejsza. Tak, znowu mnie to ogłuszy. Start new game. To może Wiedźmin. No spoko. Właśnie tak. Jezu, zrobiłeś polski miecz, Polish Sword. No kurde, raczej. Ja kiedyś faktycznie myślałem, że... Bo jak chyba Diablo, nie. To byłoby za głupie. Ale kiedyś myślałem, że polishing... Jak na przykład robią polishing gry, to go, to ją spolszczają. Niestety nie żartuję. Kiedyś faktycznie, no, autentycznie tak myślałem. Tylko nie wiem kiedy. Bo nie przy Diablo 3, bo to było zbyt niedawno. Tak głupi nie byłem. Wake the fuck up, blacksmith. Meet me outside, I will wait for you. Strasznie ciemno w tej grze. Fader! Którą mamy godzinę? Jeszcze nie ma 19, dobrze. Możecie mi powiedzieć, jak będzie patch do tego Hearthstone'a. Chyba tekstury się bugują. To jest ogólnie jakieś demo ze Steama. Więc to jeszcze nawet nie jest Early Access. Jak chcecie, to sobie możecie to ściągnąć za fliko i pograć. Dokładnie to samo co ja. Tu mamy hamery i pincera. Dobra. O kurde, tu mam większe kłody. Cześć, Fader. No, Fader chyba trochę nie spał. Albo się obudził węglem. Może to górnik? Go fetch me some wood and coal and I'm supposed
to do Everything Alone. I know. Dobra, weź 5 drewna, weź 5 drewna, weź 5 węgla. Tak, gdzie jest węgiel i drewno? Co oni? Serio tam? Naprawdę? Dalej się nie dało? Halo. Co to za Newbrand? Newbrand of Simulators. Dobra. Trochę węgla. To w sumie gra dla Dawidka, bo o węglu. To akurat pasuje do niego. Trochę ingnotów. To jest drewno? No niewiarygodne pod drzewem. Fajne testowanie piratów w ustawce w Hearthstone. Mój przyjacielu, nie trzeba dużo, żeby przeczytać dobrze tytuł i zrozumieć go. Naprawdę, uwierz mi. Pyk. Wake the fab up, Ironsmith. We have kuźnia to burn. W sumie. Get pincer, get hammer. To chyba będzie to samo, ten co wcześniej, to w sumie po co jest ten tutorial? Fire up the furnace. Choose nails and craft them. Nails to są gwoździe? Czy ja muszę wrzucać tego więcej? Czy ja mogę na przykład 3 wrzucić? Chyba muszę więcej. Tak, mam 1000 stopni. Dobra, i się nie zwiększa. Czyli co, jak to rzucę? To urośnie. Okidoki. 5 węgli. Dobra, jest 1600. Mamy takie rozgrzać. To nam trochę zajmie. Jak w ogóle wszedł ten patch do Hearthstone'a już? Mam jedyne co wyskoczyło to z resetu i Battle.net'a. Mm, 7.2.2. Dobra, to chyba nie wszedł. Na to by wychodziło. Put the ignot on the anvil. Okej, czyli musimy sobie to ubrać i teraz mogę. Ty no mordo, ale masz te szczypce, jak ja mam to podnieść? Okej. Anvil. Cześć, perku. Matka, naprawdę ten bot jest taki głupi, że on wszystko w jednym momencie ten... Muszę to jakoś rozdzielić. Nails. Co ja tam miałem zrobić? Aha, 3 nailsy. Czemu dostaję raz 2 punkty, raz 6? Plus 4? Aha! Może jak im jest to mniejsze, tym więcej. Chwilę, to jak zrobię tak, jest plus 5. Tak jest plus 9, okej. Okay. Dobra, zrobiłem se gwoździe, mogę iść szopę zbudować. Check Hellbook if you get any problems. Dobra, nie mam problemów.
Nie jestem pewny ich jakości, zrobiłem dobrą robotę. Oczywiście, że dobrą. Talk to Martin. Gdzie jest Martin? To jest Martin? Cześć Martin. Siema. Siema mordeczko. Wydaje mi się, że te dialogi nie są najważniejszą rzeczą. Some people need your family's help. Talk to your father. Czyli tutaj będzie wątek fabularny również, okej. Okay. Myślałem w sumie, że będziemy siedzieć tylko w kuźni i robić... Robić miecze. Co to za interesująca gra? Symulator Kowala. O której jest update? Powinien być teraz. W sensie od 19, ale nie ma. Make a sickle and give it back to Swen once it's finished. Put ignot into anvil and forge the sickle blade. To jest sickle. Put ignot in the... Dobrze. Jaką mamy temperaturę? Najpierw musimy zrobić tak, położyć to. Mamy 1600 stopni, okej, okay. Gra gitara. Teraz musimy poczekać, to się nagrzeje. A w sumie to od razu możemy wrzucić drugie, bo z tego co widzę to mam dwa wrzucić. Niech będą dwa. Content w 50% zrobiony. Ten ojciec taki trochę creepy. No ciutkę. Teraz musimy wziąć sobie to. Ty, no to nie bierz tego rękami, tylko tym kuźwa całym szczypakiem. Dobra, tego nie rozkminiam. Open helpbook, drop item in open inventory. Ta, dokładnie o to mi chodziło. Okej, okay, mamy to. Czyli teraz idziemy do tego i mamy zrobić sickle blade. Interact. Hit. Hit, 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 hit i hit. I jeszcze raz hit. I jeszcze, dobra, e. Nie to. A ja nie chcę tego, halo mordo. Cykl... A, to jest jakaś kosa, spoko. O, jakaś inna zabawka. A, 100 punktów, dobrze. I co, znowu tak samo? O, tylko 50. Nie będzie quality. Aha, już to zrobiłem. Dobra, trochę łatwo się to robi. Teraz idziemy po znowu żelazo i będziemy robić znowu gwoździe, okej. Okay. Tik tok, tik tok, tik tok, tik. Place item, interact. Pyk, pyk, pyk. Co to za podróbka Kingdom Come? Kingdom Come był ten? Kowal? Dobra, trochę za dużo craft. Raz, dwa, trzy. Gwoździe robisz ty. To jest wyśmienity gwóźdź, proszę państwa. Najlepszy gwóźdź w całej wiosce. No ten już trochę gorszy. 17 punktów to nie najmniej. 18.
Dobra, i ostatni to będzie 20. No nie będzie. Ale 17. Nie najgorszy. Take Hilt from Shack. Okej. Co to jest Hilt? Wygląda na to, że to. No. Workbench tam. Jebie. Ano był. Serio? A nieraz nie widziałem tamten kowala. Znaczy nigdy w to nie grałem, tak prawdę powiedziawszy, ale kowala nie widziałem. Interact. Blade, Hilt, ty, no zrobiłem swój pierwszy sierp. Customer. Czyli mamy tutaj taki mały warsztacik, tak? No dobrze. Siema, mordo. Chciał mi nie zapłacić. Get hot iron ingot on anvil, make horse show. Give it to Radomir. Kurde. Nie wiem w sumie, czy mi się aż ta gra podoba, tak, żeby powiedzieć, że ona jest fajna, ale w sumie nie jest taka zła. Piec się nie pali, czyli trzeba dorzucić drewna. Jesteś przekotem. Stary, ja to jestem, wiesz. Jak nie będzie prądu, to zostaniesz kowalem. Jest to chyba nie. Mam w planach zostać raczej leniem patentowanym. Bardziej. A jeszcze jeden węgielek. Pobieram patch do Hearthstone'a, już jest. Serio? A ja nie pobieram. Battle.net. Skanuj, sprawdź dostępność aktualizacji. Okej, okay, już mam. Dobra, zrobimy sobie jeszcze podkowę i kończymy tą zabawę. Idziemy grać w prawdziwą grę dla prawdziwych dużych chłopców. Pajeraty wchodzą. Już, tylko podkowę zrobię. Bo ziomeczek zamówił to dla konia. Wiecie, jak dla konia to trzeba koniu pomóc. Pyk. Perfekto. Pyk. Perfekto. Pyk. Perfekto. A. Dobra, no nie mogę powiedzieć, żeby to było wyjątkowo trudne. Radomir! Elo mordo. Nobody made the horse show for your new draft horse. Ty, a teraz przyjechał jakiś powóz. Pewnie chcą mnie wziąć na dwór królewski, bo jestem tak zajebistym kowalem. Albo nie wiem w sumie.
A jednak na dwór. Czy wiesz, kiedy będzie przygoda do Hearthstone'a? Za tydzień, w środę, 17. Loading. Ty faktycznie wzięli mnie na dwór? Ty jakiego najgorszego kowala we wsi? No mordeczko, no proszę cię, ja bardzo serdecznie, ale chyba nie do końca. Będzie tutaj coś jeszcze, czy to już wszystko? Powiem wam, że niezbyt dynamiczna ta gra. Uwaga, może trochę uszy rozgrywać. Ty gryf tam lata. Może skipnijmy to, bo ogłuchniemy. Baron! O, siema Baron. Poznaliśmy się wcześniej. Follow the Baron. Dobra. A to kiedy indziej? No nie wiem, taka ciekawa to nawet gra. Ale to chyba jest taka gra raczej na 2-3 godziny, no bo ile można klepać miecze i podkowy. Się zobaczy. Jak wyjdzie kiedyś.